Danuta Cholecka, 53 litry, z żalem żegna zmarłego dziennikarza TVP Piotra Świąca. Piotr Świąc zginął w wypadku samochodowym w piątek o godzina 22.20 na drodze krajowej nr 20 w Borczu na Kaszubach między Żukowem a Kościerzyną. Wracał po wieczornym wydaniu Panoramy do domu, miał 54 lata, był wieloletnim dziennikarzem gdańskiego ośrodka TVP. Jak przekazała RMF FM Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, świadek widział, jak samochód jadący krajową 20 zjechał na pas ruchu, którym poruszało się prowadzone przez Piotra Świąca auto, i czołowo w nie uderzył. To bardzo trudny czas dla bliskich i przyjaciół dziennikarza, wspomina MIN Danuta Cholecka, gwiazda Wiadomości. Jak mówi, nie znała Piotra zbyt dobrze, zapamiętała jednak jego życzliwość i chęć niesienia pomocy. Gdy go o coś prosiła, nigdy jej nie odmawiał. Z Piotrkiem długo się znaliśmy, ale to nie była bliska znajomość, tylko zawodowa. Piotr przyjeżdżał z Gdańska do Warszawy, poznaliśmy się dawno temu w telewizji na Placu Powstańców, mówi Cholecka Faktowi. To był chłopak, z którym szybko nawiązywało się kontakt, był bardzo otwarty, spokojny, wręcz emanował spokojem. Odnosiłam wrażenie, że on wie, czego chce. Jak się widzieliśmy, to wydawało się, że reagujemy na siebie z dużą sympatią, coś dobrego z niego biło. Miał w sobie coś, co uspokajało, dodaje Cholecka. Kiedyś poprosiła go o coś niezobowiązującego, po paru dniach zadzwonił i powiedział, że załatwił. Czasami jak coś ważnego działo się w Gdańsku, a nie mieliśmy reportera, Piotrek to robił i nie było problemu, wspomina.